meczowej konferencji prasowej. Witam przede wszystkim trenerów obydwu zespołów, witam Państwa. Znicz w emocjonującym spotkaniu pokonuje 2-1 Pogoń Siedlce, ale więcej o przebiegu samego spotkania na pewno powiedzą trenerów obydwu zespołów. Jako pierwszego ocenę przebiegu wydarzeń na boisku bardzo proszę trenera gości. Bardzo proszę trenerze. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałem pogratulować gospodarzom zwycięstwa, które robi tutaj. No spory niedosyt. Myślę, że graliśmy dzisiaj, zaprezentowaliśmy się z dobrej strony. Dłuższymi momentami byliśmy zespołem lepszym. No niestety nie zawsze tak jest, że ta lepsza piłce, że ta lepsza drużyna wygrywa. No dzisiaj drużyna z Znicza Pruszków zdołała zdobyć 2 gole, my tylko 1. I niestety z boiska schodzimy pokonani. No duże rozczarowanie, tak? Liczyliśmy na to jednak, że dzisiaj tutaj zdobędziemy 3 punkty i gdzieś tam powędrujemy wyżej w tabeli. No niestety nie udało się to. Natomiast ja z gry moich zawodników jestem zadowolony. Jedynie no, ten wynik. I no tutaj będziemy pracować w tym tygodniu nad tymi elementami, które dzisiaj nam nie wychodziły. Mam tu na myśli skuteczność między innymi, bo stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji, niestety nie zamieniliśmy ich na bramkę. Będziemy dalej pracować, no i zrobimy wszystko, żeby w następnym meczu u siebie z Galwarnią Kraków zagrać tak, żeby po prostu zdobyć punkty i wygrać mecz. Dziękuję. Uważam, że Siedlce był lepszym zespołem w tym meczu, a nie zawsze lepszy zespół wygrywa. Rozegraliśmy, jak prowadzę ten zespół, najsłabszy mecz. Uważam, że to zrzucę troszeczkę, będę bronił zespołu, bo dali siebie wszystko. Za późno zeszliśmy ze sztucznego boiska na trawę i tu jest widać, że zawodnicy są, jakby to powiedzieć, wolniej biegają, wolniej wszystko wychodzi. Martwi mnie też, tak powiedziałem już kiedyś, na jesień, wąska kadra. W tym dzisiejszym dniu wypadł mi Maciek, kapitan. Zostaje mi 13 ludzi do gry i to mnie martwi. Zostaje nam jeden dzień do załatwienia jakichś transferów, jeszcze jednego napastnika czy kogoś, bo nie możemy na Darku Zjawińskim jechać, który ma nam wygrywać mecze. Tak, jest to bardzo dobry zawodnik, ale nie możemy. Tu mam prośbę, bo tu jest duży, mamy młodych, ale młodzi są jeszcze nie przygotowani do grania w drugiej lidze. Chciałem zespołowi podziękować, jak powiedziałem wcześniej, że zabraliśmy 3 punkty, uciekliśmy z tego dołu, uważam. Jedziemy na, uważam, ciężki teren do gryfa i tam się musimy skupić, żeby ten mecz wygrać. Tam będzie grała młodzież, ale chcemy się na tym meczu skupić i wygrać przy wyjściu. Dziękuję bardzo.